Witam serdecznie. Adam Jurkiewicz, Fundacja Wolnego Otwartego Oprogramowania. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazać pokrótce, w jaki sposób można zarejestrować się na serwerze sieci społecznościowej Friendica. Otóż używamy do tego celu przeglądarki internetowej. W naszym przypadku jest to Firefox, uruchomiony w szkolnym remiksie Ubuntu. Przede wszystkim musimy wpisać adres internetowy friendica.info.pl. Pod takim adresem znajduje się ów serwer. W momencie, kiedy zobaczymy stronę tego serwera, mamy tutaj takie pole zarejestruj i wybieramy załóż nowe konto. O właśnie. Tutaj musimy wypełnić kilka podstawowych pól. OpenID jest opcjonalne, w naszym przypadku tego nie wypełniamy. Wypełniamy nazwisko, na przykład Jan Kowalski lub, nie wiem, Adam Jurkiewicz. Następnie, ważna rzecz, adres e-mail. Tutaj musimy podać nasz normalny adres mailowy, ponieważ w momencie, kiedy ja wykonam akceptację waszego zgłoszenia, na ten adres mailowy przyjdzie do was hasło, dzięki któremu będziecie mogli zalogować się do Friendiki. A więc wpisujemy adres mailowy. gmail.com. OK. Następną rzeczą to jest nasz pseudonim. Jak chcemy, abyśmy byli w Friendice widziani? Więc ja na przykład napiszę Adam Nauczyciel Informatyki. Czy dołączyć twój profil do katalogu członków? Tutaj proszę wybrać tak, aby każdy mógł was odnaleźć. OK. Wykonujemy rejestruj. W tym momencie twoja rejestracja oczekuje na zaakceptowanie przez właściciela witryny. A więc ja muszę dokonać akceptacji waszego zgłoszenia. Ja w tej chwili wykonam to na innym komputerze. Także proszę o chwilę cierpliwości. OK, zatwierdziłem konto, na które właśnie przed chwileczką chcieliśmy się zarejestrować. I cóż w tej chwili? No w tej chwili muszę odebrać e-maila. A więc google.com i co? Zalogujemy się na nasze konto pocztowe w cyfrowej szkole. Podamy hasło i wykonamy zaloguj. OK, jestem zalogowany, zatem mogę przejść teraz do poczty elektronicznej i będę sprawdzał, czy na moim koncie poczty elektronicznej, tym adresie, który podałem podczas rejestracji, pojawi się mail. Szczegóły rejestracji. OK. Mail pojawił się od razu. Jak widzicie, to jest bardzo szybko. W momencie, kiedy tylko ja zaakceptuję wasze zgłoszenie, a staram się to zrobić zawsze w miarę możliwości jak najszybciej, no to wy natychmiast otrzymacie e-maila. Tutaj proszę spojrzeć. Cóż mamy? Najważniejsze. Strona, adres, nick, czyli adres mailowy, jakiego używam podczas rejestracji Friendiki i hasło. W naszym przypadku jest to IEFREK1259. System
samodzielnie generuje te hasła. Także po pierwsze, możecie być spokojni, ja nie znam tego hasła w momencie, kiedy akceptuję wasze konto, oraz będzie to zawsze różne hasło, za każdym razem będzie ono inne. Proszę, żebyście podczas logowania pierwszego albo zmienili sobie to hasło, albo jeśli chcecie, możecie przy nim pozostać. Tak więc wracamy do naszej friendiki. Tutaj w tym momencie możemy się już zalogować. Więc podajemy nick lub adres e-mail. Ja to podam wej.szkole@gmail.com, a więc mój adres mailowy. No i hasło. To hasło, które friendika podczas naszej rejestracji nam wygenerowała. Tutaj zrobię po prostu, zaznaczę, kopiuj, a tutaj wybiorę wklej. O, w ten sposób będę miał pewność, że hasło zostało poprawnie skopiowane. Mogę zaznaczyć jeszcze znacznik Remember Me, a więc pamiętaj mnie. Wtedy przy każdym kolejnym uruchomieniu tej strony z tego komputera, z tej przeglądarki, będzie mnie wpuszczał. Jest to fajne i szybkie, ale uwaga, proponuję nie stosować tego w komputerach, które są ogólnie dostępne, ponieważ ktoś inny może usiąść przy tym komputerze i zalogować się do friendiki jako wy. Login. Jesteśmy. W tej chwili friendika wpuściła nas. Proszę spojrzeć, co się dzieje. Po pierwsze, widzimy tutaj troszkę więcej funkcji. Po drugie, mamy wygenerowany automatycznie awatar, czyli tak zwany mały obrazek, który nas identyfikuje. Możemy od razu nasze zdjęcie profilowe, czyli ten awatar, wysłać, robiąc przeglądaj. Jeśli mamy jakiś plik graficzny, to możemy go sobie tutaj załączyć, na przykład nasz pingwinek. Otwórz, załaduj i w tym momencie mamy możliwość wyboru, która część obrazka ma być widoczna jako awatar, ponieważ no niestety ten obrazek jest duży, ale my sobie troszeczkę go powiększymy, o, do takiego formatu. Tutaj mamy podgląd i zakończ edycję na dole. Spowoduje, że mamy nasz profil. Możemy sobie zamknąć komunikaty. W tej chwili mogę kliknąć sobie na zakładkę Dom, a więc Twoje posty i rozmowy, to co ja piszę na friendice. Proszę spojrzeć, nasze zdjęcie już tutaj jest. Tutaj mamy na razie pusto. To tyle. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że ten krótki wstęp będzie dla Was pomocny. W kolejnych filmach dowiecie się, jak można pisać posty, jak można komentować to, co inni piszą, oraz jak można połączyć się do naszego forum, które jest tutaj na Friendice. Ja tutaj tylko pokażę społeczność, czyli rozmowy, wszystkie, jakie są na serwerze, można je oglądać. To jest wolne, otwarte, bez cenzury. Proszę spojrzeć. Tutaj wiele różnych postów już możecie zobaczyć. Ja teraz zrobię wyloguj się, czyli zakończ sesję. I powiem dziękuję serdecznie. Do zobaczenia na Friendice, zdecentralizowanej sieci społecznościowej, bez cenzury i bez blokad. Zapraszam serdecznie.